Cześć, witam gorąco na kolejnym spotkaniu z matematyką rozszerzoną na kanale Matematyka 500+. Czy dzisiaj będzie szczęśliwa piątka, czy pechowy trzynasty? Sami się o tym przekonacie. Zapraszam gorąco. Zadanie numer 1. W pudełku znajduje się 8 piłeczek oznaczonych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 8. Losujemy jedną piłeczkę, zapisujemy liczbę na niej występującą, a następnie zwracamy piłeczkę do urny. Tę procedurę wykonujemy jeszcze 2 razy i tym samym otrzymujemy zapisane 3 liczby. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania takich piłeczek, że iloczyn 3 zapisanych liczb jest podzielny przez 4. Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego. Zadanie pierwsze. Żeby zobrazować Tobie lepiej to zadanie, oczywiście jest to zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, ale żeby je zobrazować, spróbujmy narysować sobie pudełko. W tym pudełku są piłeczki, prawda? Jest piłeczka z numerem 1, piłeczka z numerem 2, piłeczka z numerem 3, piłeczka z numerem 4, 5, 6, 7 i 8. Czyli są takie piłeczki. I teraz na czym polega nasze doświadczenie? Otóż doświadczenie polega na tym, że losuję jedną piłeczkę, czyli załóżmy, wylosowałam sobie piłeczkę numer 3, zapamiętuję jej liczbę, prawda, jej numer i wrzucam z powrotem piłeczkę. I jeszcze raz losuję, czyli mogę drugi raz tą samą wylosować. Czyli będą to, po prostu będzie to losowanie ze zwracaniem, tak? Czyli zaczynamy od tego. Moglibyśmy metodę drzewka tutaj zastosować, aczkolwiek ze względu na to, że mamy 8 różnych liczb na tych piłeczkach, wolałabym chyba metodę klasyczną. W związku z tym zaczniemy od omega. Przypominam, omega to był zbiór zdarzeń elementarnych, czyli zbiór wszystkich możliwości. Otóż, na czym będzie polegało to doświadczenie? Doświadczenie polega na tym, że ja 3 razy losuję piłkę, tak? Czyli ja mogę 3 wylosować numerki. Zatem ja te numerki będę nazywała sobie A, B i C. I te numerki, te piłeczki, to będą takie numerki, które będą ze zbioru od 1 aż do 8. Zapiszemy to. I to jest nasz zbiór omega, czyli zbiór, który określa nam nasze doświadczenie. To jest nasza omega. No to teraz tak. Skoro omega, to spróbujmy sobie teraz policzyć moc tego zbioru, czyli liczbę jego elementów. Otóż wykonujemy pewną rzecz 3 razy, prawda? Czyli tak, najpierw losuję jedną piłeczkę, wrzucam, później drugą piłeczkę, wrzucam i później trzecią piłeczkę. Ja to obrazuję właśnie na okienkach, na kreseczkach można to różnie zapisać. Czyli tak, za pierwszym razem mam 8 możliwości. Za drugim razem, no też mam 8 możliwości, bo wróciłam piłkę z powrotem. Za trzecim razem też 8. Jak to oczywiście pomnożę, wyjdzie mi liczba 512, czyli 8 razy 8 razy 8 to jest 512. Niektórzy wolą tutaj zastosować właśnie wariację z powtórzeniami, czyli właśnie wariacja 3-elementowa zbioru 8-elementowego i to jest zgodnie ze wzorem 8 do potęgi trzeciej, czyli tak jak tutaj widzimy, jest to wynik 512. Dobrze. No to teraz lećmy dalej. Otóż, na czym polega nasze zdarzenie losowe? Czyli zdarzenie losowe, przypominam, zapisujemy dużą literką, na przykład A. I teraz ja zapiszę. To ma być takie zdarzenie, że iloczyn tych trzech liczb jest podzielny przez 4. Tak. To jest takie zdarzenie, że iloczyn tych 3 liczb jest podzielny przez 4. Takie zdarzenie. I my mamy policzyć właśnie prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Prawdopodobieństwo tego zdarzenia, że ten iloczyn 3 liczb jest podzielny przez 4. No więc musimy, ja wolę w taki sposób, jaki zobaczysz, będziemy to robić. Musimy wyznaczyć oczywiście zgodnie z metodą klasyczną moc zdarzenia A, czyli ile elementów sprzyja zajściu zdarzenia A. I teraz tak. Zdarzenie A oczywiście jest pod zbiorem zbioru omega, czyli będę rozrysowała podobnie jak omega, czyli 3 kratki. To jest nasza pierwsza liczba, druga liczba, trzecia liczba. I teraz zastanówmy się, kiedy to, jak się 3 liczby pomnożą, ja może zapiszę tutaj z boku, A razy B razy C, i kiedy to wyjdzie liczba podzielna przez 4? No może się zdarzyć sytuacja taka, że wszystkie będą parzyste, nie?
No to jak będą wszystkie parzyste, ja podpiszę parzysta, 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 to będzie super, prawda? Bo parzysta razy parzysta to już daje podzielność przez 4, a jeszcze raz jedna parzysta to przynajmniej się dzieli to przez 8. No ale nam wystarczy podzielność przez 4, bo o tym jest mowa w zdarzeniu. Czyli parzystych mam w tym zbiorze, parzysta to jest ta, ta, ta i ta, prawda? Czyli mam 4 parzyste, ale że mogłam wrócić piłeczkę z powrotem do urny, to razy 4, razy 4. No ale nie myślmy sobie, że tylko tak może być. Może się zdarzyć sytuacja, że będą przecież 2 parzyste. Wystarczą 2 parzyste? Oczywiście, że wystarczą. Czyli jak może się zdarzyć? Mogą się zdarzyć, że będą 2 parzyste. I teraz popatrz. Parzysta, parzysta, nieparzysta może być. Może być parzysta, nieparzysta, parzysta. I może być nieparzysta, parzysta, parzysta. Parzystych jest 4, razy parzystych 4, razy nieparzystych też 4. Ale takich sytuacji mam 3, dlatego ja to mnożę razy 3, żeby każdą z osobnych tych sytuacji nie rozpisywać. Mnożę razy 3, bo mam takie 3 sytuacje. No to popatrz tak, mamy 3 parzyste załatwione, mamy 2 parzyste załatwione, a zastanówmy się, czy mogłaby być jedna parzysta w tym iloczynie. Oczywiście, że mogłaby być parzysta, ale musiała ona by być podzielna przez 4, czyli musiałaby być to albo ta liczba, albo ta liczba, prawda? Albo 4, albo 8. Zatem zrobimy sobie teraz sytuację z jedną parzystą. Czyli mogłaby być tu parzysta, nieparzysta, nieparzysta, tu nieparzysta, tu parzysta, tu nieparzysta i mogłaby być nieparzysta, nieparzysta i parzysta. Tylko uwaga, te parzyste to nie byle jakie. Te parzyste to ja mam na myśli, że będzie to albo 4, albo 8, bo iloczyn ma być podzielny przez 4, czyli albo 4, albo 8, czyli to będą 2 parzyste, a nieparzyste dowolne, razy 4, razy 4 i popatrz, tych możliwości, tych różnych przypadków mamy 3, dlatego razy 3 zrobimy. Teraz zastanówmy się, tu mam tak, 3 parzyste załatwione, 2 parzyste, 1 parzysta. Czy może nie być w ogóle parzystych? Oczywiście, że nie, bo jak pomnożymy 3 liczby nieparzyste, to wyjdzie zawsze liczba nieparzysta. Dlatego ten przypadek z samymi nieparzystymi nie pasuje do naszego zdarzenia, no więc ja go tym się nie będę zajmowała. Zatem będziemy teraz sobie to liczyć. 4 razy 4 razy 4 mamy 64, dodać. 4 razy 4 razy 4, 64 razy 3 mamy 192 i dodać. 4 razy 4 mamy 16 razy 2, to mamy 32 i razy 3 mamy 96. No jak to dodamy, to wyjdzie nam tutaj 352. No i w zasadzie możemy zapisać zgodnie ze wzorem, że prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest nic innego jak iloraz mocy zbioru A przez iloraz mocy omega. Zgodnie z tym wzorem możemy teraz policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia A. Zatem będzie to 352 nad 512. No i tak się składa, że obie te liczby są podzielne przez 32 i u góry będziemy mieć 11, a na dole będziemy mieć 16. I to jest właśnie wynik do tego zadania właśnie, czyli pytanie, ile wynosi prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn 3 liczb zapisanych na tych piłeczkach jest podzielny przez 4. To prawdopodobieństwo wynosi 11 szesnastych. Zadanie numer 2. Punkty o współrzędnych minus 4, minus 1 oraz minus 2 i minus 2 należą do hiperboli o równaniu 4 nad x. Wyznacz współrzędne punktu C, czyli C mamy wyznaczyć, o odciętej, i co to jest odcięta, to jest x, o odciętej dodatniej, to będzie dla nas ważne, napisanie założenia, że odcięta x ma być dodatnia, czyli x należy do przedziału od 0 do plus nieskończoności, należącego do danej hiperboli, takiego, że pole trójkąta ABC jest najmniejsze, jest najmniejsze oczywiście z możliwych. I tym będziemy się tutaj zajmować. Otóż, zaczniemy od tego, że fajnie by było, ja tutaj taki malutki układ złożonych mam narysowany, żeby sobie to zadanie zobrazować. Czyli tak, po pierwsze, zaznaczmy w tym układzie punkt o współrzędnych minus 4, minus 1. Tu jest punkt A. Następnie minus 2 i minus 2, tu jest punkt B. No i spróbujmy narysować tą hiperbolę, a może być na czarno.
To jest jej jedno skrzydło, tak mniej więcej, i drugie skrzydło hiperboli jest tu. I teraz wiemy, że punkt C musi leżeć gdzie? Otóż on musi leżeć gdzieś na tym drugim skrzydle hiperboli, dlatego że ma mieć odciętą dodatnią. I ma być tak stworzony, ten punkt C, żeby pole tego trójkąta, którego ci tutaj zakreskuję, było najmniejsze z możliwych. Mamy taki właśnie współrzędny punktu C znaleźć. No więc tak, zaczniemy od tego punktu C. Skoro on leży na hiperboli, to tak, pierwsza współrzędna wiem, że ma być dodatnia. Nazwę sobie X, a druga, nie muszę pisać Y, bo wiem, że leży na tej hiperboli. Czyli napiszę druga współrzędna 4 nad X. Przyda mi się to oczywiście do tego, jak będę wyznaczała pole. No i teraz, no pierwsza sprawa, muszę wyznaczyć pole. No różne są sposoby na wyznaczenie pola, no chociażby wzór 1, 2 razy H, ale dużo ciekawszy jest wzór, który jest gotowy w tablicach. Ja go przypomnę, to jest wzór na pole dowolnego trójkąta. 1/2, wartość bezwzględna i teraz jest tak, xb minus xa razy yc minus YA, odjąć. Teraz tak samo jest na Y, czyli YB minus YA i tu mamy XC minus XA i zamykamy wartość bezwzględną. Ten wzór jest gotowy w tablicach, więc można po prostu sobie wziąć tablicę na maturze. Ja ten sposób wybrałam. Oczywiście nie jest to jedyny, od razu mówię. No więc spróbujmy podstawić pod ten wzór na razie. Czyli pole trójkąta, już nie będę przypisywała tego ABC, równa się 1/2, otwieram wartość bezwzględną i tak. XB, czyli u mnie minus 2, odjąć minus 4, czyli będzie dodać 4. W drugim nawiasie YC, czyli patrzę sobie, to mam 4 nad X, odjąć YA, czyli będzie dodać 1. Odjąć, otwieram nawias. YB, czyli u mnie minus 2, odjąć. I tutaj mam minus 1, czyli będzie dodać 1 i otwieram nawias. XC to jest u mnie po prostu X, odjąć i minus 4, czyli dodać 4, zamykam wartość bezwzględną. No i wykonuję sobie oczywiście tutaj działania, które dam rady, prawda? Tu w tym pierwszym nawiasie jak wykonam, to będę miała 2, czyli pomnożę, to będę miała 8 nad X, dodać 2. Teraz tutaj w tym nawiasie wyjdzie mi minus 1, ale że jest minus, to będzie plus 1, czyli ja po prostu przepiszę plus X i plus 4. No to co bym mogła jeszcze na przykład zrobić? Ta jedna droga, która stoi mi tutaj oczywiście przed wartością bezwzględną, no może na razie zostać, a pod wartością bezwzględną wykonam działania. Czyli będę miała 8 nad X, dodać X i 2 dodać 4, dodać 6. I moglibyśmy tak zostawić, ale skoro wiemy w założeniu, że x jest dodatnie, to znaczy, że to wszystko też będzie dodatnie, czyli ta wartość bezwzględna w sumie mi nie jest potrzebna, nie? Czyli ja mogę teraz napisać sobie tutaj, że pole mojego trójkąta, to ja sobie to wymnożę, czyli będę miała tutaj 4 nad x dodać. Wymnożę 1/2 x i dodać 1/2 z szóstki, to jest 3. I popatrz, jest to pole trójkąta, ale to nie jest piękny wynik gotowy już, nie? Tylko to jest pole uzależnione od x-a. Czyli jest to pole zapisane jako funkcja x-a. Czyli ja to teraz zapiszę, że to jest 4 nad x, dodać 1/2 x, dodać 3. I teraz, żeby wyznaczyć minimum takiej funkcji, a konkretnie, żeby wyznaczyć, kiedy ona osiąga minimum, trzeba wyznaczyć pochodną tej funkcji, czyli przypomnieć sobie, jest to zadanie optymalizacyjne z zastosowaniem rachunku różniczkowego, prawda? Czyli liczymy pochodną najpierw, czyli p' od x. Jak pamiętasz, pochodną 1 nad x to było minus 1 nad x kwadrat, czyli będziemy mieć minus 4 nad x kwadrat, dodać. Pochodna z jednej drugiej x to jest 1/2, a pochodna z trójki to jest 0. I teraz, żeby wyznaczyć ekstremum lokalne, musi być spełniony pierwszy warunek. Pierwszy warunek nazywa się warunek konieczny, ja go w skrócie piszę WK. I to był taki warunek, że pochodna musi się równać 0. No to ja tą moją pochodną, minus 4 nad x kwadrat plus 1/2 równa się 0, przyrównuję ją do 0, no i zwyczajnie przeniosę, czyli 1/2 równa się 4 nad x kwadrat, jak to pomnożę, wyjdzie mi tutaj 8, jak spierwiastkuję, wyjdzie mi 2 pierwiastki z 2 lub
x to się równa minus 2 pierwiastki z 2. Oczywiście widzimy, że ten być nie może, ponieważ jest sprzeczny z naszym założeniem, więc to na pewno nie będzie w tym absolutnie, dla takiego x nie będzie ekstremum, ale na razie to zostawmy, przechodzimy do warunku wystarczającego. I pamiętasz, że do warunku wystarczającego potrzebny był nam wykres pochodnej. Ale ja ten warunek zapiszę, czyli tak, będziemy sobie rozważać, kiedy pochodna jest dodatnia, a kiedy pochodna jest ujemna, prawda? Więc ja to zapiszę w taki sposób, że pod pochodę w miejsce p' od x postawię minus 4 nad x kwadrat, dodać 1 druga jest większa od 0 i teraz oczywiście na wspólną kreskę ułamkową, czyli mamy minus 8 plus 2x kwadrat nad x kwadrat jest większa od 0. X kwadrat jest zawsze dodatnie, tutaj mamy odpowiednie założenie, czyli mamy 2x kwadrat minus 8 jest większe od 0. Ja jeszcze raz tego nie będę liczyła, tylko od razu narysuję właśnie odpowiednio tutaj na osi liczbowej, zaznaczę miejsca zerowe, czyli minus 2 pierwiastki z 2 i 2 pierwiastki z 2. I możemy to albo parabolką, albo wężykiem. Może łatwiej będzie wężykiem, idziemy z góry, nigdzie się nie odbija. I tu mamy plus, tu mamy plus, tu mamy minus. I właśnie pochodna jest dodatnia w tych kawałkach, a pochodna jest ujemna w tym kawałeczku, prawda? Teraz pasowałoby na ten nasz tutaj rysunek rzucić jeszcze założenie. Czyli założenie jest od zera do plus nieskończoności, od zera otwartego. Zatem będziemy brać pod uwagę tylko w tym punkcie, jakie jest ekstremum lokalne. Czy jest to maksimum i czy jest to minimum. Ja pokażę taki sposób, który ja byłam uczona i w szkole średniej, i na studiach. Bardzo przyjemny sposób i taki utrwalam sposób. I teraz tak. Tutaj, jak widzisz, w tym punkcie jest podejrzenie o ekstremum lokalne, prawda? Już wiemy, że ono jest, dlatego że z minusa na plus albo z plusa na minus, jak pochodna się zmienia, to jest ekstremum. Tylko teraz przypomnijmy sobie, jakie. Otóż, tutaj zobrazuję Ci. Tu jest buźka wesoła, uśmiechnięta i w tym miejscu ona robi się buźkę smutną. Czyli jeżeli z buźki wesołej robi się buźka smutna, to znaczy, że tutaj musi być minimum. Gdyby się z buźki smutnej robiła buźka wesoła, to byłoby maksimum. Ja tak uczyłam się i tak też przekazuję dalej. Zatem jest tutaj minimum. No to spróbujmy znaleźć to minimum, prawda? Czyli zobaczmy, jakie to minimum jest. Zatem policzymy sobie nasze pole trójkąta, pole, ale od naszego x-a 2 pierwiastki z 2. No i to się równa. Podstawiam oczywiście do tego wzoru, gdzie mam pole. Czy tutaj, gdzie utworzyłam funkcję zmiennej x, czy wyżej, nie ma to znaczenia. Czyli tak, 4 nad 2 pierwiastki z 2. Dodać 1 druga razy 2 pierwiastki z 2 i dodać 3. To się równa. Tu jak skrócimy, to będziemy mieć 2 nad pierwiastek z 2. Dodać pierwiastek z 2 po skróceniu, dodać 3. To się równa. Tu mamy, będziemy mieć 2 pierwiastki z 2 plus 3. Jak tutaj pomnożymy przez pierwiastek z 2 licznik i mianownik, to nam właśnie wyjdzie pierwiastek z 2, dodam do tego i wychodzą 2 pierwiastki z 2 plus 3, czyli to pole najmniejsze to jest 2 pierwiastki z 2 plus 3. Jest to ekstremum lokalne, jak pamiętasz, minimum lokalne. Żeby pokazać, że minimum lokalne jest minimum globalnym, to na pewno pamiętasz, że uczyłeś się liczenia granic odpowiednich w zależności od założenia. No to spróbujmy to zrobić, żeby już takim być pewnym, że jest to ekstremum globalne. Zatem liczymy granicę przy x zmierzającym do zera z plusem, czyli do zera, ale w tym przedziale, czyli z prawej strony i podstawiamy tutaj naszą funkcję, czyli 4 nad x dodać 1 druga x dodać 3. I to się równa. Do czego zmierza ten kawałek? Skoro mianownik zmierza do zera, czyli jest bardzo, bardzo mały, to jak będę miała 4 nad tą liczbę bardzo małą, to zmierza do plus nieskończoności. To oczywiście zmierza do zera, bo to jest 1 druga z zera. No ale plus 3 to i tak jest plus nieskończoność, czyli coś bardzo, bardzo, bardzo dużego. A teraz policzę granicę przy x zmierzającym do plus nieskończoności, oczywiście z tej samej tutaj funkcji. No to liczę. No i teraz tak. 4 nad x oczywiście tym razem będzie zmierzało do zera, bo coś bardzo małego będzie, ale 1 druga z nieskończoności to i tak jest dalej nieskończoność. Dodać 3 to i tak jest dalej nieskończoność. Czyli teraz już jesteśmy pewni, że biorąc pod uwagę te granice tutaj na krańcach,
to wartość funkcji jest bardzo duża, sięga do plus nieskończoności. Czyli faktycznie to ekstremum nasze lokalne osiągnięte w punkcie 2 pierwiastek z 2, czyli pod x jak postawimy 2 pierwiastek z 2, staje się ekstremum, konkretnie minimum globalnym i właśnie jego wartość wynosi 2 pierwiastki z 2 plus 3. Ale o co chodziło w zadaniu? W zadaniu chodziło o to, żeby wyznaczyć punkt C. No to popatrz, już pięknie teraz, już jesteśmy 100% pewni, że jest dobrze. Pierwsza współrzędna już jest gotowa. To jest właśnie ten nasz x-ik, tylko nie sam warunek konieczny, musi być wystarczający, czyli napiszę 2 pierwiastki z 2, ale y-ka trzeba podstawić pod wzór. 4 nad, czyli ja zapiszę 4 nad 2 pierwiastki z 2. Oczywiście pod spodem, żeby już było pięknie, 2 pierwiastki z 2 przepiszemy. Tu będzie mieć 2 nad pierwiastek z 2, po skróceniu wyjdzie nam pierwiastek z 2. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Pytanie było, wyznacz tak współrzędne punktu C. Tego wiesz, nie da się odczytać z wykresu, to trzeba masę rzeczy policzyć. Ale przede wszystkim rachunek tutaj różniczkowy jest bardzo, bardzo ważny, rachunek pochodnych tutaj, warunek konieczny, warunek wystarczający do istnienia ekstremum. Zadanie numer 3. Dwa wierzchołki prostokąta należą do paraboli o równaniu f od x równa się 1 czwarta x kwadrat, a dwa do odcinka o końcach minus 4, 4 i drugi punkt, co jest 4, 4. Rysunek tutaj obok. Postarałam się w miarę ładnie przerysować. Wyznacz długości boków prostokąta, którego pole powierzchni jest największe. Ja to zapiszę długości boków, oczywiście standardowo literkami a i b oznaczymy, tak żeby jego pole powierzchni, prawda, było największe z możliwych. Ja tak zapisuję. Pole powierzchni max, największe, żeby było. I mamy wyznaczyć tak boki tego właśnie prostokąta. No więc tak, skupmy się na razie na tym rysunku. Popatrzmy. Pierwsza sprawa. Oczywiście mamy tutaj punkty, tak? To jest punkt A, to jest punkt B. Mnie interesuje ten punkt, interesuje mnie ten punkt. Ja bym go mogła nazwać C, a ten bym nazwała D. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Ponieważ pole, prawda, prostokąta, no to potrzebuje bok ten i bok ten. CD, tu weźmy sobie E i tu weźmy sobie F. Czyli potrzebowałabym teraz mieć te dwa boki, no takie jest polecenie, tak? Mamy wyznaczyć te boki tego prostokąta. Otóż zaczniemy od tego, że skoro parabola 1 czwarta x kwadrat, to widzimy, że punkty leżące po prawej stronie osi x, po lewej stronie osi x są do siebie symetryczne. Tak, tak jest w tej paraboli ax kwadrat, czyli u nas mamy 1 czwarta x kwadrat. Zatem, jeżeli ja punkt D przyjmę, że ma pierwszą współrzędną x, to druga będzie 1 czwarta x kwadrat, no bo leży na paraboli. No to punkt C będzie po drugiej stronie odbity, czyli będzie minus x, ale jego y się nie zmieni, bo też leży na paraboli tej samej 1 czwarta x kwadrat. Co mi to daje? Daje mi to bardzo dużo, ponieważ ja już ten raz mogę napisać założenie, że moje x musi być większe od zera, bo ja przyjmuję, że x to jest ten po tej stronie, prawda? Czyli że x jest większe od zera. Dobrze. Ale popatrz, ja nie mogę tego punktu D wziąć za wysoko, bo by prostokąta nie stworzyła. Czyli ja ten punkt D mogę tak przesuwać, ale poza czwórkę wyjść nie mogę. Dlatego muszę dopisać, że moje x ma być również mniejsze od 4. Gdybym weszła poza czwórkę, to już ja nie mogłabym stworzyć prostokąta. Bo ten prostokąt ma tak właśnie wyglądać jak na rysunku. Zatem napiszę, że moje założenie to jest takie, że x ma należeć do przedziału od 0 do 4 i tylko w takim mam się poruszać. Dobrze, zatem przejdźmy teraz już do zastanowienia się nad tym, jak policzyć pole prostokąta. Otóż, no musimy jeden bok rozpisać i drugi, więc może zaczniemy od boku A, czyli bok A to będzie, niech to będzie ten bok, a bok B niech będzie ten. I teraz popatrz. Bok A to tak, tutaj w tą stronę mamy x przesunięte. W drugą stronę na długość też jest x. Czyli cały ten bok A to są po prostu dwa x. W domyśle x dodatnie, więc tutaj nie musimy dodatkowych już oprócz tego założeń pisać. No to teraz popatrzmy na B. Otóż B to jest ten odcinek. Czyli jakbym ja od całego tego, a to jest równe 4, od całej tej długości punkt E ma właśnie współrzędną y równą 4. Czyli od całego tego 4
odjęła ten kawałeczek tutaj, a ten kawałeczek tutaj to jest 1/4 x kwadrat, bo to jest na y, czyli jak ja odejmę 1/4 x kwadrat, to mi właśnie wyjdzie bok B. Popatrz, od tego odcinka odejmuję tutaj ten kawałeczek i wychodzi mi ten punkt B. Czyli jeszcze raz, od tego, a to jest 4, prawda, stałe tutaj, czyli od czwórki odejmuję ten kawałeczek, który wynosi 1/4 x kwadrat, bo ja dokładnie nie wiem, gdzie punkt D jest. Ja sobie przyjęłam, że punkt D ma pierwszą współrzędną jakiś tam x, ale druga już musi spełniać równanie naszej paraboli, prawda, tej funkcji kwadratowej. No i to jest punkt B. No to skoro tak, to przecież wiemy, że pole prostokąta to jest A razy B, czyli ja mogę zapisać, że moje pole uzależnione od zmiennej x to będzie 2x razy 4 minus 1/4 x kwadrat. No żeby to ładne było, to pomnożymy 8x minus 1/2 x do trzeciej będzie. Jak pomnożymy, możemy sobie posegregować ładnie, ja to może pod spodem napiszę, czyli będzie minus 1/2 x do trzeciej, dodać 8x. Szukamy, kiedy, dla jakiego x ta funkcja osiąga maksimum, prawda? Bo takie było polecenie. No to co robimy? Oczywiście liczymy pochodną i liczymy. To będziemy mieć, ta trójka mówi, tutaj wiemy, że idzie do przodu, czyli będzie minus 3/2 x kwadrat, potęga się obniża o 1 stopień, dodać, no a z 8x pochodna to jest 8. I teraz warunek konieczny, pochodna jest równa 0, czyli minus 3/2 x kwadrat plus 8 równa się 0, rozwiązujemy takie równanko, czyli 3/2 x kwadrat równa się 8 razy 2, czyli mamy, że x kwadrat to będzie 16/3 już po podzieleniu, czyli x to się równa 4 nad pierwiastek z 3, to się równa 4 pierwiastki z 3 nad 3 lub minus 4 pierwiastki z 3 nad 3. Oczywiście to jest sprzeczne, bo się nie mieści w tym przedziale, a 4 pierwiastki z 3 nad 3, no to myślę, że widzisz, że będzie w środku tutaj w tym przedziale się mieściło, ale są tu na razie, jest tu na razie ten punkt podejrzany o istnienie ekstremu. No sprawdzimy. Warunek wystarczający, czyli chcemy zbadać znak pochodnej, kiedy pochodna jest dodatnia, kiedy jest ujemna. Czyli ja w zasadzie przepiszę to minus 3/2 x kwadrat plus 8 większe od 0 i robimy sobie oczywiście szkic tutaj wykresu. Wiemy już, jakie będą miejsca zerowe. Będzie to minus 4 pierwiastki z 3 nad 3 i 4 pierwiastki z 3 nad 3. Idziemy z dołu, no to idziemy z dołu. Tu mamy minus, tu mamy plus, tu mamy minus. I jeszcze pamiętamy o narzuceniu tego założenia. Czyli 0 jest gdzieś tutaj, czwórka jest gdzieś tutaj. Narzucamy w tym kawałeczku, tylko możemy w ogóle o tym kawałku możemy myśleć. No tak się składa, że ten punkcik podejrzany od ekstremum mieści się w tym przedziale, tylko się zastanówmy, czy to będzie maksimum, czy minimum. Tak jak mówiłam w poprzednim zadaniu. Mamy buźkę smutną, smucimy się, tak, buźka, i nagle się robi nam wesoła z tej smutnej. Z tej smutnej buźki robi się wesoła, czyli osiągnęliśmy maksa, prawda? Osiągnęliśmy maksimum w tym punkcie, czyli dla 4 pierwiastki z 3 nad 3 jest osiągnięte maksimum. Możemy sobie je znaleźć, ile ono wynosi. No to podstawmy, czyli P od 4 pierwiastki z 3 nad 3. To się równa, podstawiamy w naszej funkcji, czyli 8 razy. 4 pierwiastki z 3 nad 3 minus 1/2 i teraz 4 pierwiastki z 3 nad 3 podnosimy do potęgi trzeciej. No to będę może tutaj pod spodem pisała, czyli będę miała 32 pierwiastki z 3 nad 3 minus i tu będziemy mieć 1/2 razy, tu będziemy mieć 64, 4 do trzeciej razy i tu będą 3 pierwiastki z 3 nad 3 do trzeciej 27. Specjalnie tak rozpisałam, żeby coś skrócić. Tu mi się skróci, tu będzie 9, tu mi się skróci, będzie 32. Zatem przepiszę 32 pierwiastki z 3 nad 3 minus 32 pierwiastki z 3 nad 9, prawda, tu będzie, czyli wspólny mianownik, żeby to móc sobie odjąć, no to to tylko rozszerzę razy 3, razy 3. Czyli będę miała tutaj 96 pierwiastka z 3 nad 3 minus 32 pierwiastka z 3 nad 3, czyli to będzie już na końcu, zapiszemy może sobie 64 pierwiastka z 3 nad 3 i to jest to moje maksimum właśnie lokalne.
Ale żeby sprawdzić, czy to maksimum lokalne jest zarazem maksimum globalnym, to musiałabym policzyć granicę właśnie tutaj na krańcach tego przedziału, czyli limes przy x zmierzającym do 0 z plusem, bo z tej strony w środku tego przedziału i tutaj będę sobie pisała 8x minus 1 druga x do trzeciej, czyli tą funkcję naszą badano. Oczywiście, że to zmierza do 0. To zmierza do 0, czyli po prostu granica wynosi 0, więc jest ok, tutaj mamy liczbę większą, tak? I teraz limes przy x zmierzającym do czwórki, ale z lewej strony, z tamtej, z tego samego. 8x minus 1 druga x do trzeciej to się uzna. No to podstawmy. 8 razy 4 to 32, minus tu jest 1 druga z 64, czyli też 32, czyli to się równa 0. No czyli zgadza się, prawda, że ta funkcja nasza p od x tutaj na krańcach tych przedziałów ucieka nam właśnie w 0, prawda? W granicy dąży do 0, czyli tutaj jest osiągnięta jej wartość największa. Ale co było do wyznaczenia? Chcieli, żebyśmy wyznaczyli boki, prawda, a i b. No to wróćmy. Naszym oczywiście x-em, który został już stwierdzony, że jest ekstremum, konkretnie maksimum lokalnym, przeszliśmy na maksimum globalne, to teraz możemy już policzyć te boki tego prostokąta. Czyli a to się równa 2x, czyli 2 razy 4 pierwiastki z 3 nad 3, czyli 8 pierwiastków z 3 nad 3. Natomiast b to będzie się równało 4 minus 1 czwarta i tam mamy to podnieść do potęgi drugiej, a podniesiemy do potęgi x drugiej, to jest 16 trzecich. No i po skróceniu tu mamy 1, tu mamy 4, czyli mamy 4 minus 4 trzecie, czyli 1 cała i 1 trzecia, to będzie 2 całe i 2 trzecie. Czyli jakbym chciała podsumować, to boki tego prostokąta to pierwszy to 8 pierwiastków z 3 nad 3, a drugi to 2 całe i 2 trzecie. Zadanie numer 4. Dany jest ciąg geometryczny AN o wyrazach dodatnich. Uzasadnij, że ciąg BN określony wzorem, i ten wzór zaraz zapiszemy, jest ciągiem arytmetycznym. No więc zacznijmy od tego. Jest to zadanie dowodowe, założenie. Czyli tak, po pierwsze wiemy, że AN to jest ciąg geometryczny. Zaraz będziemy tu się zastanawiać, co z tego wynika. I wiemy, że ma mieć wyrazy dodatnie, czyli AN większe od 0. Dalej, wiemy, że jest jakiś ciąg, który nazywa się BN. Wygląda to tak. Logarytm kwadrat z AN plus 1 odjąć logarytm kwadrat z AN. I mamy wykazać, że nasz ciąg BN jest to ciąg arytmetyczny. Czyli mamy wykazać, że jest ciągiem arytmetycznym. Są do tego oczywiście różne możliwości podejścia. Spróbujemy sobie zrobić tak najprościej jak można. Czyli tak, zaczniemy od tego, że w założeniu jest podane, ja wam to już dowód napiszę, w założeniu jest podane, że ciąg AN jest geometryczny. Co to oznacza? To oznacza, że skoro jest geometryczny, to ja mogę spokojnie napisać wzór na ciąg geometryczny. Jak pamiętasz, AN to się równa A1 q do potęgi N minus 1. Ale będzie mi na pewno też potrzebne AN plus 1. Dlatego napiszę AN plus 1 to się równa A1 q i teraz będę miała N plus 1 minus 1, czyli do potęgi N. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest to, że skoro wyrazy są dodatnie, prawda, no to tutaj q, które powinnam dopisać, też będzie liczbą dodatnią, prawda, więc to też zapiszmy. Ja teraz, popatrz, rozpisałam tylko AN, wykorzystując to, że jest to ciąg geometryczny. Teraz musimy przejść do pokazania, że ciąg BN jest ciągiem arytmetycznym. Zapewne pamiętasz, jak to się dowodziło. Dowodziło się w ten sposób, że żeby ciąg był arytmetyczny, to od BN plus 1 trzeba odjąć BN i ma wyjść stała różnica. No to spróbujmy. Będzie nam potrzebne BN plus 1, ale najpierw może skupmy się nad tym BN-em. Czyli BN przepiszę, to się równa. I teraz tak, logarytm kwadrat z AN plus 1 minus logarytm kwadrat z AN. Mi na początek pasowałoby to jako wzór skróconego mnożenia, bo jest coś do kwadratu minus coś do kwadratu. Czyli ja mogę rozpisać, że to będzie logarytm z AN plus 1 minus logarytm z AN, oczywiście to są logarytmy dziesiętne, pomnożone przez logarytm z AN plus 1 dodać logarytm z
AN. Jest to wzór skróconego mnożenia, różnica kwadratów. Co mi to dało? Dało mi to to, że ja teraz przecież znam wzór, jak to się odejmowało logarytmy, nie? To był logarytm i liczby logarytmowane się dzieliło. Czyli AN plus 1 podzielone przez AN. Dobrze. Razy logarytm, a tu się liczby logarytmowane mnoży. Czyli AN plus 1 razy AN. To się równa. I teraz mamy logarytm. I teraz AN plus 1 podzielone przez AN, to jak sobie zobaczysz AN plus 1 podzielone przez AN, no może to podstawmy, może będziemy lepiej widzieć. Czyli za AN plus 1 postawimy A1Q do N tej, podzielone przez A1Q do N minus 1 razy logarytm. I teraz tak samo tu podstawiamy. A1Q do N tej razy A1Q do N minus 1. No dużo jest tych literek, można się pogubić, ale trudno. I teraz logarytm, teraz popatrz, a1 z a1 się skróci, q do n podzielone przez q do n minus 1, wykładniki się odejmuje, zostanie sam logarytm z q razy logarytm, a tu trzeba pomnożyć, czyli będzie a1 do kwadratu razy q do potęgi, to dodać 2n minus 1. Wygląda na to, że nic z tym więcej już nie zrobimy. No to co? No to pasuje nam teraz rozpisać bn plus 1. Mogę wykorzystać to, co przed chwileczką już zapisałam, czyli w miejsce n postawić n plus 1. Czyli tak, początek będzie taki sam, czyli będę miała logarytm z q razy i teraz tu będę miała logarytm i w nawiasie a1 kwadrat, to mi się nie zmieni, a tu będę miała q i w miejsce n podstawiam n plus 1, czyli będę miała 2n plus 2 minus 1, czyli będę miała 2n plus 1. No i teraz co zrobić? No teraz trzeba, tak jak w definicji ciągu arytmetycznego, od bn plus 1 odjąć bn i zobaczyć, co wyjdzie. Czyli muszę odjąć, ja to przepiszę na razie. Logarytm z q razy logarytm z a1 kwadrat q do 2n plus 1, odjąć logarytm z q razy logarytm i teraz mamy to, czyli logarytm z a1 kwadrat q do 2n minus 1. To się równa. Widzimy, że w tych dwóch częściach jest to samo. Tu jest logarytm z q i tu jest logarytm z q, czyli ja go siód do przodu przed nawiasem. Czyli będę miała logarytm z q, tutaj logarytm z q, a w nawiasie będę miała logarytm z a1 kwadrat q do 2n plus 1 minus logarytm z a1 kwadrat q do 2n minus 1. I zamykam duży nawias, to się równa. Logarytm z q. I teraz, jak jest odejmowanie logarytmów, no to tutaj napiszemy razy logarytm, korzystamy znowu z własności logarytm i będziemy dzielić. Czyli ja to zapiszę. A1 kwadrat q do 2n plus 1 i na dole a1 kwadrat q do 2n minus 1. I to się równa. Logarytm z q przepiszę razy i popatrz, jak się pięknie skróci. A1 kwadrat, a1 kwadrat. I tu się pięknie mi wykładniki odejmą i będę miała q do 2n plus 1 podzielone przez q do 2n minus 1, to będę miała q do drugiej. I to się równa. I zgodnie z własnością pamiętamy, że ta dwójka może wylądować przed logarytmem, a ja ją w ogóle napiszę z przodu, czyli będę miała 2 logarytm z q i razy jeszcze jeden logarytm z q, czyli wezmę tak do kwadratu. No super profesjonalnie byłoby napisać 2 logarytm kwadrat q. I teraz, jeżeli q była to liczba stała, konkretna, jak to w ciągu geometrycznym bywa, no to logarytm kwadrat z q też będzie liczbą stałą. Pomnożony razy 2 też będzie liczbą stałą. Czyli mogę przyjąć, że to jest r, a r u nas jest konstans, co kończy dowód. Jeżeli wykażemy, że bn plus 1 minus bn wyszło nam liczbą stałą konstans, czyli niezależną od zmiennej n,
to to oznacza, że dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym. Ja tak pokazałam, prawda? Skoro Q było liczbą stałą, to tak samo nasze 2 logarytm kwadrat z Q też będzie liczbą stałą. Zadanie piąte. Niech AN dla N większych lub równych 1 będzie resztą zdzielenia wyłomianu WN od X po takiej postaci, jak napisałam tutaj, 2X kwadrat minus 3X minus 11 drugich i to wszystko do potęgi N, przez dwumian G od X postaci X plus 1. I teraz oblicz sumę 10 początkowych wyrazów w ciągu AN. Popatrz, zadanie znowu trudne, ale bym powiedziała, że tych dzisiejszych, które robimy, dzisiaj mamy taki ciężki tydzień, tak? Taka pechowa piątka albo szczęśliwa piątka, prawda? Można na to różnie patrzeć. Ciężki tydzień jest, ciężki temat dzisiaj. I to zadanie na koniec, to piąte, ma być takie optymistyczne zadanie, a jednocześnie nie jest łatwe. Nie, dlatego że połączone są tutaj ciągi z wielomianami. I tak, jest mowa o reszcie zdzielenia. Jest podane tak, że niech ciąg AN będzie tą resztą zdzielenia. Z czym się nam powinna kojarzyć reszta zdzielenia? Otóż, reszta zdzielenia powinna nam się kojarzyć z twierdzeniem bez U. Kiedy możemy twierdzenie bez U zastosować? Wtedy, kiedy dzielimy dowolny wielomian W od X, dzielimy przez wielomian G od X i ten G od X jest w postaci X minus C, wtedy mogę napisać, zgodnie z twierdzeniem bez U, że reszta jest równa wartości wielomianu tego wyjściowego W w punkcie C, a to C to jest, jak widzisz, miejsce zerowe wielomianu G od X. To jest piękne twierdzenie bez U. W ogóle twierdzenie bez U jest bardzo ważne w wielomianach, bo dużo ułatwia, nie trzeba dzielić pisemnie cały czas, prawda? Twierdzeniem bez U się szybko zrobi. Zatem ta reszta zdzielenia jest równa w naszym przypadku, tutaj w naszym zadaniu, wartości wielomianu W w punkcie minus 1. Dlaczego? Bo z tego wychodzi, że miejsce zerowe tego wielomianu a G to jest właśnie liczba minus 1, prawda? Czyli to jest tak jakby to nasze C, ta C to jest u nas to minus 1, czyli dlatego W od minus 1. A skoro mamy podane, że nasz ciąg AN jest właśnie tą resztą, to ja mogę zapisać, że mój ciąg AN to jest właśnie wartość wielomianu naszego dla minus jedynki, a nasz wielomian nazywał się WN od X, czyli będzie WN od minus 1. No to podstawiajmy, czyli 2 razy minus 1 do kwadratu to jest 1, minus 3 razy minus 1, minus 11 drugich i to wszystko do potęgi N. No to się równa. Tu będzie 2, tu wyjdzie 3, to jest 5, minus, tu będzie 5 i 1 druga do n, czyli mamy minus 1 druga do n. Zatem mogłabym podsumować, że mój ciąg, popatrz jaki piękny mi wyszedł, minus 1 druga do potęgi n. Taki mi wyszedł ciąg. I teraz pewnie część z Was już widzi, że ten ciąg to jest ciąg geometryczny. Nie musimy tego sprawdzać, bo po wzorze to już widać. Ciąg geometryczny, dla którego Q wynosi minus 1 druga. Jeżeli nie wierzysz, oczywiście musisz sobie to udowodnić, prawda, że jest to ciąg geometryczny. No i teraz, skoro ciąg geometryczny, to pamiętamy, że sumę liczyło się według takiego wzoru. A1, 1 minus Q do N tej nad 1 minus Q. To był wzór, za pomocą którego liczyliśmy sumę N wyrazów ciągu geometrycznego. Czyli u nas będzie S10 równało się A1, czyli gdybym ja tu jedynkę podstawiła, to będę miała minus 1 drugą razy. Kreska ułamkowa, 1 minus. Minus 1 druga do potęgi 10 nad 1 minus, minus 1 druga do potęgi, oczywiście tutaj mamy w domyśle pierwszej, czyli nic nie będę pisała. To się równa minus 1 druga razy i tu będziemy mieć tak 1 minus i tak minus do potęgi 10 mi się kasuje, czyli będę miała 1 nad 2 do 10 1024. A tu będę miała 1 plus 1 druga. To się równa minus 1 druga razy. Kreska ułamkowa. Tu będę miała 1024 nad 1024, czyli po odjęciu 1023 nad 1024, a tu na dole będzie 3 drugie. No to fajnie by to było zapisać w postaci oczywiście tutaj ułamka nam, czyli będziemy mieć, żeby nie było tego takiego ułamka piętrowego, więc ja tak zapiszę 1024 razy i przez odwrotność, czyli mamy 2 trzecie, czyli pomnożone przez 2 trzecie. I teraz skracamy sobie odpowiednio. To się nam skróci tutaj z tym, to będziemy mieć 512
ta dwójka. I teraz trójeczka nam się tutaj z tym skróci. Tu wychodzi 341, a tu się skróciło. I zatem mamy minus 341 nad 2 razy 512, to i tak jest 1024. Zatem suma 10 początkowych wyrazów tego ciągu geometrycznego, ale myśmy to wykapowali, prawda, poprzez podany na początku wielomian, a konkretnie resztę zdzielenia tego wielomianu przez taki dwumian w postaci x plus 1 i ta suma tych 10 początkowych wyrazów wynosi minus 341 nad 1024. No dzisiaj jest taki pechowy 13, bym powiedziała, 13 grudnia, to tak bym powiedziała optymistycznym akcentem kończymy się, a ktoś powie być może pesymistycznym, bo te zadania, te 5 zadań, które tutaj wybraliśmy wspólnie oczywiście z Wami wybrałam, te zadania były to ciężkie zadania, począwszy od rachunku prawdopodobieństwa na początku, przejście przez optymalizację, prawda, i wykorzystanie rachunku różniczkowego do zadań właśnie optymalizacyjnych i skończywszy na zadań pomieszanych z ciągach, ciągi z wielomianami, ciągi z logarytmami, czyli taki no, troszkę kosmos. Ale mam nadzieję, że Cię nie odstraszę tym i że chętnie również obejrzysz kolejną lekcję za tydzień już zapraszam. I dziękuję gorąco.